Siema, tutaj Dziar. Dzisiaj mamy parę godzin i postanowiliśmy pochodzić trochę po parkach, po placach zabaw. To już jest drugi. Na pierwszym byliśmy, wyszła tylko Marka. Wytargałem taką wielką monetę gdzieś tu ze skraju. Byliśmy tu ze 3 miesiące temu i za dużo tu sygnałów nie mamy, ale tu wyciągnąłem piękną dwóję, dwie marki niemieckie z 92 i na awersie jest jakiś Helmut Kohl, Bundesrepublik Deutschland. Super monetka. Ale tu z kraja i 2 centy wpadło do tej pory. Ania znalazła 3 monetki, czyli też jakieś miedziaki. No i jesteśmy już na drugim. Ja jestem tutaj na takim pająku, Ania na drugim miejscu pod huśtawkami, zjeżdżalniami. No coś się tu dzieje, pomimo tego, że jest piasek w miarę jakiś świeży. Mam już 50 centów. Silent scan. I tu teraz wyszło 1 euro. Wygląda ten piasek na świeży, ale te pieniądze, które tutaj są, leżą trochę. Wyglądają, jakby trochę leżały. Hiszpański. Euras. Zobaczę. Szybko pójdzie mały park. Tak jak myślałem, raczej to jest nowy piasek. Tutaj dołek bardzo głęboki. Ale coś na razie wychodzi, dwójeczka. 2 centiki. Trzecia monetka, czy czwarta. 20 centów. Piękny sygnał na euro. Czekaj, czy to będzie euro. Nie, 20 centów. No, jest. Pięć centów. Jak leżą gdzieś pod powierzchnią, to biją zupełnie inaczej niż powiedzmy 5 centymetrów głębiej. Też to jest jakiś kijowy metal, więc sygnał jest nierówny. Jest pieniądz, 20 centów. Dosyć głęboko. Więc sygnał na euro to nie jest sygnał na euro, tylko 20 centów. Tak jest super. 50? 20. 50. Pięćdziesiąt centów. Dobry plac zabaw, niechodzony. Tamancysko. Tam czorny. A tu i o kamery jest ukrycia. Mam zajazd. Zajazd. Mam taki zajechany pieniążek. Chyba to Fening jest. Nic nie widać. Urosło na nim już taka buła. Czego rzucić do moczenia. Mi wylazło dwie marki. Rzucę sobie to tu. Dwie marki. Fajny pieniądz. Tu jest chyba jeden pfening. Euro 5
50, 92, 250, 289. Z dwóch placów zabaw, może po półtorej godziny zabawy. Co powiesz, Ania, o poszukiwaniach na placach zabaw? Szczerze? To nie jest dla mnie akurat. Wkurzają mnie dzieci, wkurzają mnie, że ludzie się gapią i po prostu wolę pole. Tyle na ten temat. No. A ja tam lubię, bo to jest taka odskocznia, można się z dziećmi powygłupiać. Zadają głupie pytania i można odpowiadać głupio, no bo to dzieci. Ania? Nie. U mnie jest to Matki łypią. absolutnie odwrotnie. Matki na ciebie łypają, dzieci włażą ci pod nogi, nie ma przyjemności i tyle. Jestem wściekła. To wszystko pójdzie na YouTube'a. No i dobrze. Nie Mówię. lubisz dzieci i matek. Tak, z dziećmi. Kręcą się nieodpowiedniej godzinie na placach zabaw. Również No. mają do tego prawo. To niech se w dzień chodzą, są No na przecież jest zabawce. dzień, jest No 16. to już jest po pracy. No to teraz mogliby dać ludziom odpocząć trochę, pochodzić po placach. Tak, teraz detektoryści. Niech była godzina seniora, niech będzie godzina detektorysty. Godzina dziecka była rano. Dzieci przecież po przedszkolu idą na plac zabaw się Przecież nie bawić. mają przedszkola, już są ferie dla dzieci. A no tak. No mają czas do wieczora się wybawić chyba, co? A to przecież nie muszą wstawać o 6 rano, No. Nie żeby powinny. nagrywać, żeby się bawić. Powinny i teraz już powinno być to dla dorosłych, dla detektorzystów i by było Godzina dla dziki. Tak. detektorysty. Kaczyński by się tu przydał. Spoko. Okej, bo zhejtowane będzie. Nie no, wy głupi. Żegnamy się. No. No. Ja w sumie jadę za tydzień na urlop, już chyba będą filmy z A ja urlopu. będę płakać. A ja będę tęsknić. Nara. No powiedz Nara. Nara.